miejskiej. Jest to też dla nas takie trochę wyłamanie się z konwencji, że zapraszamy pisarkę do bloku urbanistycznego, a nie osobę zajmującą się miastem w jednym z eksperckich tematów. Dobry wieczór. No właśnie ja zostałam przed chwilą uświadomiona przez obsługę muzeum, że ta definicja miejskości jest traktowana bardzo szeroko i że jest tutaj też zaplanowany jakiś blok o techno i jakieś inne spotkania, więc nie wiem, może nie jestem tak bardzo od czapy i też uważam, że przynajmniej tytuł mojej książki trochę tutaj pasuje, a czy coś więcej, to zobaczymy. To może jeszcze tak tytułem wstępu od razu poproszę Państwa o aktywny udział, ponieważ co prawda spotykamy się tutaj bez udziału publiczności fizycznie, ale z udziałem Państwa, w związku z czym chcielibyśmy też dowiedzieć się, jakie będą Państwa opinie czy komentarze, pytania do naszej gościni. Prosimy o zadawanie pytań czy wpisywanie komentarzy pod naszą transmisją i będziemy starali się je na bieżąco czytać i odpowiadać. A ja pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie, które dotyczy ratowania świata, ponieważ i może to jeszcze nie jest bardzo miejski temat, ale myślę, że zaraz wyjaśnię się, czemu o to pytam, ale chciałem zacząć od takiego ogólnego pytania. Po co jest ci to ratowanie świata, to ocalanie tych wszelakich rzeczy, które się niszczą, marnują, rozsypują i więdną? Bo nie chciałabym, żeby wszystko zniknęło. Może to jest taka odpowiedź najbardziej zgodna z prawdą i po prostu też to, że widzę, jak szybko wszystko znika. I właśnie towarzyszy mi takie uczucie jakiegoś schyłku świata albo przepadania wielu rzeczy i tego, że następuje bardzo wiele zmian, za którymi nawet ja nie nadążam w trakcie jakichś krótkich odcinków czasu, może się nagle wszystko zmienić. Nawet w przypadku tego spotkania był moment, kiedy było możliwe zaproszenie tutaj 5 osób, ale jeszcze tego samego dnia nastąpiła jakaś zmiana i świat się zmienił i już nie mogliśmy tych 5 osób tutaj zobaczyć. Więc po prostu chciałabym coś zachować i jakoś to wszystko zatrzymać. Pytam o to, bo miałem takie wrażenie, że to zachowywanie, zatrzymywanie jest właśnie taką czynnością bardzo, bardzo typową dla życia miejskiego, gdzie tych rzeczy wokół jest mnóstwo, mnóstwo ich jest produkowanych. Ty też to opisujesz, zwłaszcza koncentrując się na różnych takich produktach i wytworach uznawanych za tandetne czy niespecjalnie trwałe, czy niespecjalnie potrzebne, które jednak niesamowicie cały czas krążą w przestrzeni. To prawda, tak się dzieje i bardzo dokładnie można to zobaczyć, chodząc na jakieś bazary, na których ludzie handlują rzeczami z drugiej ręki i one ciągle znajdują jakichś nowych właścicieli. I też w książce pojawia się ten motyw jedzenia po zmarłych i tego, że kiedy ktoś umiera, to zostaje po nim jakoś strasznie dużo rzeczy i tak naprawdę nie wiadomo, co z nimi zrobić. I gdzie składować te rzeczy i co się z nimi dzieje. No więc mnie po prostu interesuje wszystko to, co zostaje i wszystko to, co jest takie trochę brzydkie i trochę niechciane i co wypada z tego systemu jakiegoś pożądania i z takiego miejsca, w którym wszyscy tego chcą, a później nagle już nie.
Bo do zmarłych jeszcze chcę przejść, bo zmarli są w ogóle tutaj strasznie ciekawą grupą, ale ja też miałem takie wrażenie, że trochę to jest takie ratowanie rzeczy przed ludźmi, czy w pewnym sensie zapisałem to sobie nawet jako takie hasło bronić przedmioty przed uprzedmiotowieniem. Tylko mam wrażenie, że ta obrona literacka, której tutaj dokonujesz, jest taką obroną właśnie przedmiotów przed uprzedmiotowieniem, ale ze strony właśnie ze strony ludzi, nie? Że to pojęcie uprzedmiotowienie jest trochę takie paradoksalne, bo to jest bardziej właśnie uczłowieczenie przedmiotów, co im odbiera też jakąś ich część. A na czym miałoby polegać uprzedmiotowienie przedmiotów? Bo nie wiem, czy dobrze to rozumiem. Myślę o tym, że uprzedmiotowieniem jest wprowadzeniem ich do czystej rzeczy, w takiej czystej funkcjonalności, do tego, że są przydatne albo nieprzydatne i wtedy się je wyrzuca, że są użyteczne albo można się ich pozbyć. Tak, można jakoś wycenić ich jak też jakąś wartość i sprzedać, albo okazują się bezwartościowe. Mhm. Rzeczywiście tak się czasami dzieje. No ja bardzo wiele rzeczy jakoś przetwarzam i też w takim swoim trybie życia znajduję różne rzeczy na śmietniku i staram się zrobić z nich coś innego. I znajduję bardzo dziwaczne rzeczy, takie, które wypadły już z tego obiegu, dlatego że stały się bezużyteczne. Jakoś straciły swoją funkcję. Na przykład jednym z takich rzeczy był miniaturowy bilard dla dzieci w formie takiego drewnianego, jakby takiej kapliczki ze sprężyną. No i nikt już się czymś takim nie bawi, bo wszyscy mają teraz komputery i gry komputerowe, więc zebrałam ten mini bilard ze śmietnika, wyjęłam z niego te gwoździki, które otaczały te pule, w których trzeba było strzelić piłeczkę i zdobyć punkty. No i zrobiłam z tego po prostu taki obrazek na ścianę i uczyniłam z tego taki przedmiot, który sam w sobie nie musi niczego robić i jakoś trafił na mój cmentarz do mojego mieszkania pełnego rzeczy. No to ciekawe, bo że cmentarz, bo mam wrażenie właśnie dzięki temu te rzeczy jednak ożywają. Drugi świat, może tak, może to jest jakiś inny wszechświat, taki pod wszechświat. No właśnie, bo tu też właśnie trochę jak ze zmarłymi, nie? Którzy są paradoksalnie całkiem żywi. ale jeszcze chciałem podpytać właśnie o to miejsce rzeczy, bo ich jest w pustostanach jakieś multum, to znaczy to są jakieś worki pełne rzeczy, jakieś po prostu całe strychy, jakieś szafy, jakieś piwnice, gdzie jak się to czyta, to ja przynajmniej miałem takie wrażenie, że te rzeczy się wręcz wysypują. No bo ja trochę tak to odbieram też na co dzień, że wydaje mi się, że rzeczy tak naprawdę jest chyba więcej niż nas wszystkich, że każdy z nas ma po prostu jakieś multum rzeczy, z których pewnie więcej niż połowa nie jest nam w ogóle do niczego potrzebna, ich nie używamy. No i te rzeczy jakoś nas zalewają i w ogóle dominują nad nami, że to, że coś posiadamy, sprawia, że wydaje nam się, że musimy tego używać i musimy coś z tym robić, chociaż wcale nam się nie chce. No i nie wiem, to jest takie męczące być w posiadaniu rzeczy. Nie wiem, czy też tak masz. Ja ostatnio staram się jakoś ograniczyć tę ilość rzeczy i przyjąłem taką zasadę, że z każdą przyniesioną do domu rzeczą pozbywam się jakiejś innej, którą już mam. I jakoś jest mi od tego lżej, bo czuję, że te rzeczy tak nade mną nie górują.
Ja się zamyśliłem się nad tym, co powiedziałaś o byciu w posiadaniu rzeczy, bo to jest takie odwrócenie, których w ogóle takich odwróceń jest strasznie dużo w tej książce. Takich rzeczy, które są takimi pewnymi oczywistościami. Tak jak jako taką oczywistością byłoby powiedzenie, że rzeczy są w posiadaniu człowieka. Dlatego zwróciłem uwagę na to odwrócenie, że tutaj mówisz o byciu w posiadaniu rzeczy, a nie o ich posiadaniu. No bo nam się może wydawać, że my posiadamy te rzeczy, ale tak naprawdę no jest to jakieś złudne i jest z tym różnie chyba. Że często one jakoś nas przytłaczają, często na nas wpływają i jakoś warunkują to, jak spędzamy czas albo nie wiem, co robimy w naszych domach i no, wydaje mi się, że jakoś jesteśmy w tym uwięzieni. No to jest, myślę, że jeszcze tutaj bym chciał trochę pójść w tę stronę użyteczności, bo tak, te rzeczy, które gromadzimy z myślą jednak na ogół, że one mogą do czegoś się przydać. I one też dopiero z czasem zmieniają ten swój status na i one na bardzo często, zazwyczaj latami do niczego się nie przydają. I musimy tylko je przestawiać z miejsca w miejsce, albo wycierać z kurzu. No, a tutaj opisujesz bardzo dużo takich rzeczy, które jakby z zasady są do niczego nieprzydatne. No, to jest fascynujące, że czasami ludzie wymyślają takie rzeczy, które tak naprawdę nie wiadomo do czego w ogóle służą albo są do niczego niepotrzebne. A z drugiej strony też zwracasz uwagę na te rzeczy, które mają jakąś, nie wiem, czy pamięć to, czy nie, nie za poważne słowo, ale mają jakąś... Myślę, że mają pamięć. Mają jakąś historię, tak jak w tym fragmencie z handlarzem na bazarze. Tak, to jest pan, który bardzo wierzy w to, że rzeczy jakoś przechowują pamięć i że są właściwe osoby, do których te rzeczy powinny trafić. I on po prostu szuka tych właściwych osób, żeby podarować im jakąś patelnię ze śliną cygańskiego króla albo obraz, nie wiem, z Matką Boską, której wyblakła zupełnie twarz. No i czeka na te osoby na swoim straganie. I też ta jego działalność jest właściwie nie nastawiona na zarobek, prawda? Tak, bo on sam mówi o tym, że nic z tego nie ma. I że robi to z jakiegoś poczucia misji. Jakby takim... Co jest w sumie ładne, że nie chce tych rzeczy sprzedawać. A takim jego przeciwieństwem byłby z kolei ten straszny kolekcjoner monet. Chociaż on w sumie niczego na koniec końców nie kupuje, bo mówi, że wszystkie monety są w sumie bezwartościowe i że to są śmieci. No tak, a czy to właśnie nie jest trochę logika tego myślenia, żeby szukać tych rzeczy, które są wartościowe, które można ocenić i... No ale nie wiem, co by to miało oznaczać, że coś jest wartościowe, bo to jest bardzo subiektywne i czasami wartościowe jest coś, co nie wiem, jest zrobione ze złota, a czasami coś, co należało do kogoś, kto był nam bliski i co po tej osobie przejęliśmy. Więc wartość rzeczy też jest taka niesamowicie względna i to jest w sumie ciekawe. A wartość rzeczy z kiosku? No, jako takie zbiorowisko to jest bardzo interesujące, bo no takie nagromadzenie jakichś plastikowych kucyków pony albo jakichś błyszczących syrenek, no jakoś robi wrażenie takiej odpustowości i takiego, no nie wiem, takiego jarmarku i bardzo wielu kolorów,
I to może być ładne i też wywoływać jakieś emocje. No nie wiem, ja bardzo, bardzo lubię takie wystawy, rzeczy, które są trochę brzydkie i których tak naprawdę się nie chce, ale jakoś dobrze jest sobie na nie popatrzeć i pomyśleć, jakie to jest ciekawe, że ktoś coś takiego wymyślił, żeby z kawałka plastiku zrobić coś, co może być jakimś przedmiotem pożądania, kiedy ma się 6 lat. Zapytałem o to, bo miałem takie, jak to czytałem, to zastanawiałem się, na ile to jest właśnie coś z takiego jarmarku, na który możemy popatrzeć trochę właśnie przez jakąś taką dziecięcą wyobraźnię, a na ile to jest też taki gabinet osobliwości, który jednak też ma w sobie coś potwornego. I też zabawnego, trochę na takiej zasadzie klauny. Tak. No. Tak, że to wywołuje bardzo różne emocje. No właśnie, bo kiosk to jest też jedna z przestrzeni, które się pojawiają w pustostanach. I może tutaj zróbmy takie małe przejście od rzeczy w kierunku tych przestrzeni. To jest książka, która generalnie się dzieje na Grochowie w większości, prawda? Wokół placu Szembeka. Tak, pojawiają się tam prawdziwe miejsca i prawdziwe osoby w dużej mierze i duchy, które też są prawdziwe. Złodzieje kwiatów byli prawdziwi? Tak, właśnie ja trochę potraktowałam tę historię o złodziejach kwiatów jako taką karę dla nich. I myślę, że właśnie to jest taka moc literatury, że można jakoś przeprowadzić taki właściwy porządek, że osoby, które zrobiły coś złego, zostają napiętnowane w książce. I jakoś poczułam się dzięki temu lepiej, chociaż te osoby na pewno tego nie przeczytają. No ale było mi smutne, że ktoś ukradł kwiaty spod mojego domu, na moich oczach. I to kwiaty i to ocalone. Dwukrotnie. Ocalone z kwiaciarni, tak? Tak. Bo zapytałem o grochów, ponieważ z jednej strony mamy tutaj taki dużo takich tropów lokalnych, które pojawiają się rozsiane po książce i odsyłają właśnie do konkretnych osób, konkretnych miejsc, sklepów, bazarów. Ale jest też trochę krążenia szerzej po mieście i to krążenie po mieście w takim charakterze ponadlokalnym odbywa się w pośpiechu. Tak. No to jest chyba trochę też zgodne z takim rytmem warszawskim. Że wszyscy się bardzo śpieszymy i chcemy jak najszybciej wrócić do domu. Nawet jeśli nie mamy żadnych rzeczy, które chcielibyśmy tam robić, tylko po prostu chodzi o taki szybki powrót i to jest jakimś nadrzędnym celem. Jakby cała ta droga zostawała taka unieważniona i była jakąś smutną koniecznością, którą nawet nie wypada się cieszyć. A w momencie, kiedy wracasz jako bohaterka książki, kiedy wracasz na Grochów, czy kiedy wracasz do domu, do kamienicy, masz, jak rozumiem, też możliwość zdystansowania się wobec tego miejskiego pośpiechu. No może tak, może to jest możliwość jakiegoś chwilowego odpoczynku i w ogóle powrotu do tego, co spotkało nas po drodze. Ja mam bardzo często tak, że kiedy przemieszczam się przez miasto, to czuję się przebodźcowana tą ilością
ilością wszystkiego, które mnie otacza. I jakoś potrzebuję takich przerw, żeby to przetrawić i jakoś sobie poukładać. Bo miasto jest w sumie dosyć męczącą materią. Męczącą, ale też myślałem o tym, że miasto jest tutaj też pokazane z takiej perspektywy peryferyjnej, gdzie Grochów służy trochę właśnie jako taka soczewka peryferyjna, przez którą można też spojrzeć na inne rzeczy, bo oczywiście dużo, dużo rzeczy, które opisujesz, nie są też w takim tonie z takiej sentymentalnej idealizacji, tylko wręcz przeciwnie. No właśnie pamiętam, jak któryś z naszych wspólnych znajomych napisał recenzję Pustostanów i tym pod spodem był twój komentarz o tym, że jeszcze tego nie czytałeś, ale obawiasz się tej książki i tego, że mogłam przyjąć taką kolonizatorską perspektywę. I zastanawiałam się właśnie, czy ja przyjmuję tę kolonizatorską perspektywę i czy jakoś robię z Grochowem coś złego. Ale jakoś wyszło mi na to, że chyba nie. Że nie egzotyzuję go przez taki pryzmat, nie wiem, jakiegoś dzikiego zachodu Warszawy, tylko nie wiem, jakoś próbuję go zrozumieć i traktuję go jako taki bardzo swój. Mm-hmm. Chyba tak. Też mi się tak wydaje, ale... Dobrze. Ale a propos tej egzotyzacji, no właśnie, bo masz taki bardzo osobisty stosunek do Grochowa, który wydaje mi się, że nawet w tych opisach bazarowego folkloru, które chyba gdzieś najbardziej grożą ze ślizgnięciem się w takie opowieści o kolorowych jarmarkach, prawda? Że to jest cały czas taka twoja opowieść, w której cały czas dajesz znać czytelnikowi, że chodzi jednak o ciebie. No tak, ja się nie dystansuję od tych wszystkich obrazów, tylko po prostu wchodzę w nie na całego i jestem w tym doświadczeniu bazaru i nawet trochę je przejmuję, bo jest też moment, w którym próbuję stać się handlarką i wpadam na pomysł, że będę sprzedawać polne kwiaty i konfitury. I to mi się tutaj też bardzo podoba i to w ogóle wydaje mi się, że to jest jeden z takich ważnych powodów, dla którego, z wielu powodów też, dla którego tę książkę warto przeczytać, bo ona też pokazuje, w jaki sposób można opowiadać o mieście, wyciągając z niego różne rzeczy, ale się nie dystansując, tylko właśnie będąc w takim bliskim zwarciu z nim. Niekoniecznie też przyjemnym, prawda? To, o co też chciałem cię zapytać, mówiąc, że tutaj nie ma też takiej sentymentalnej idealizacji, tylko jest wyciąganie też także z tego Grochowa wielu takich rzeczy, które za fajne nie są. No bo właśnie mi jakoś tak trudno jest się odsunąć od tego, czego doświadczam i od wszystkich tych historii albo od panów, którzy macają dziewczyny na przystankach. I po prostu jakoś nie umiem się oddzielić od tych doświadczeń. Nie wiem, może to przychodzi z wiekiem i może jeszcze się nauczę jakiejś perspektywy bycia narratorem jakimś takim wszechogarniającym, który stoi na zewnątrz. Ale na razie taka perspektywa jest dla mnie jakoś obca, bo opisuję to, co jest mi bliskie i jakoś te doświadczenia na tyle we mnie uderzają i są na tyle mocne, że chcę opisać je tak samo, jak ich doświadczam, tym samym językiem czy sposobem. W ogóle też taki bardzo mocny fragment tej książki, w którym piszesz o tej sytuacji molestowania na przystanku i później wizycie na komisariacie na Grenadierów.
No właśnie takie zderzenie z taką instytucją władzy jest chyba ostatnio takim częstym doświadczeniem kobiet i w ogóle czymś takim maksymalnie nieprzyjemnym, że w miejscu, do którego zwracamy się, żeby uzyskać jakąś pomoc, jesteśmy traktowani w sposób, który jest jakiś urzędowy i bardzo suchy, taki, że czujemy się intruzami i tak naprawdę czujemy się winni czegoś, co nas spotkało. To jest jakieś strasznie dziwne doświadczenie. No właściwie kolejną zaletą twojej książki jest to, że to jest książka, która właśnie opowiada o doświadczeniu życia w mieście w taki bardzo wyraźny kobiecy sposób. To znaczy tutaj mam poczucie, że nie tylko w tym przykładzie, który jest no, ze względu na swój kaliber wyrazisty, ale też w tych pozostałych opowieściach to jest jednak bardzo wyczuwalne, że to miasto jest już taką przestrzenią, w której powstają te wspólnoty kobiet. Właśnie zastanawiałam się nad tym. Na pewno jeszcze takim innym, silnym doświadczeniem perspektywy kobiecej, które chyba jest tutaj uwzględnione, jest to doświadczenie ciągłego bycia ocenianą przez osoby, które chcą skrytykować nasz wygląd. I wydaje mi się, że to jest takie bardzo silne doświadczenie kobiet w mieście, czy w ogóle gdziekolwiek, w jakiejkolwiek przestrzeni publicznej. Że się je ocenia i że ocenia się ich ciała i mówi się im, które są właściwe, albo jak mogą siedzieć, albo jak mogą wyglądać, jak mogą być pomalowane i że muszą być pomalowane. No i to jest też jakiś trop chyba. I to jest też tak właściwie, jak rozumiem, jeden z ważnych powodów, żeby lepiej jednak zostać w domu, jak nie trzeba wychodzić. No tak, bo wychodzenie z domu jest trochę przereklamowane, tym bardziej teraz. I w domu jest bezpiecznie. Niewątpliwie pustostany się wstrzeliły w To atmosferę. prawda. Wiele osób pyta mnie, czy gdyby ta książka powstała w 2019 roku, no w sumie to powstała, ale czy gdyby trafiła na inne czasy, to czy też byłaby sukcesem, czy też byłaby doceniona? I nie wiem tego, ale mam nadzieję, że tak. A mieliśmy nie rozmawiać Tak, o epidemii. ale no właśnie Bardziej. ta książka jest mniej o jakimś doświadczeniu izolacji, a bardziej o doświadczeniu introwertyzmu i osób, które mają sobie jakąś nieśmiałość, jakąś niewygodę bycia w takich dużych grupach osób i to nie jest związane z jakąś specyfiką czasów, tylko po prostu jest jakąś ich preferencją. A na ile w ogóle ta zewnętrzna przestrzeń, poza tym, że jest to już, tak jak mówiłaś, dostarcza wielu bodźców, często zbyt wielu i niekoniecznie przyjemnych, na ile ona też jest dla ciebie przestrzenią władzy czy przestrzenią opresji, bo jak próbowałem sobie przez ten pryzmat przeglądać pustostany, to wypisałem sobie właściwie takie trzy obiekty. I to jest ten komisariat, o którym już rozmawialiśmy, który jakby tak uobecnia władzę w natężeniu już okropnym, ale to jest też kiosk, który
pozwala na taką przewrotną władzę obserwowania sytuacji wokół, samemu się nie pokazując, i decydowania o tym, że ktoś na przykład nie kupi biletu. No i chyba też taki bardzo mocny przykład to jest kawiarnia. Kawiarnia ze strony klientów nad baristami, klientów, którzy żądają. No w ogóle... Czyli ze strony baristów, którzy... chyba w ogóle obowiązku pracy nad baristami. W ogóle praca jest takim konceptem, w którym no, wiąże się jakaś władza pracodawcy nad nami i cały ten system zarabiania pieniędzy i wydawania pieniędzy i jakiegoś zarabiania ich po to, żeby przeżyć, co jest strasznie smutne, więc jest bardzo, bardzo dużo tych zależności i jakieś zakazy i nakazy są tak naprawdę wszechobecne. Mm. Chciałem jeszcze ci podpytać o tę kawiarnię, bo odpowiedziałaś tak bardzo ogólnie, abstrakcyjnie, a dużo o tym piszesz i trochę z takim też ironicznym stosunkiem do tego, że wszyscy chcą tę kanapkę z tuńczykiem, dlatego nigdy jej nie ma. No ale jakby odłożyć trochę tę ironię, to ten obraz pracy, która wciąga tak bardzo, że właściwie nie ma już sił i czasu na życie poza pracą, jest dość przerażający. Tak, i to było moim doświadczeniem, że spędziłam bardzo dużo czasu pracując w kawiarniach i pracując za jakieś stawki rzędu 7 zł za godzinę. I ta praca rzeczywiście polega na tym, że spędza się tam cały dzień i później nawet kiedy wraca się z tej pracy do domu, to jakoś w ciele zapisuje się takie doświadczenie ruchu, że nawet przez sen robi się kawę i nawet ten sen jest taki męczący i nie pozwala odpocząć, bo jest w tej pracy tak naprawdę non-stop i cały czas trzeba o niej myśleć i do niej wracać i tak naprawdę wychodzi się z niej tylko po to, żeby rano znowu tam przyjechać. Więc ja mam jakieś bardzo, bardzo trudne doświadczenia związane z pracą i zawsze było mi się jakoś trudno odnaleźć w tym systemie i znaleźć w nim taką równowagę między takim nie zatracaniem się, a pracowaniem tyle, ile trzeba i ile wszyscy by chcieli, żebym pracowała. Dla mnie to też bardzo rezonowało z takim moim poczuciem, że praca jest w ogóle jakimś absurdalnym wymysłem. Mm-hmm. I ktoś, i bardzo często jest bez sensu. Na przykład praca kelnerów. Kto to wymyślił? Przecież moglibyśmy zamawiać to jedzenie, nie wiem, wciskając przycisk i odbierając to, co jest gotowe. I byłoby w tym mniej jakichś niepotrzebnych formułek, mniej jakiegoś wyzysku i jakiegoś teatru uprzejmości, formalności i właśnie tych relacji władzy i podległości. No i myślę, że bardzo wiele zawodów jest bez sensu i jakoś one dominują w naszym życiu. Tak naprawdę mamy bardzo mało przyjemności, a bardzo dużo jakichś takich ograniczeń i podporządkowania pracy. No i też ta praca w kawiarni, o której pisałaś, jest wpisana w taki system, który generuje właśnie cały teatr kompletnie bezsensownych gestów i zachowań. Atrybutów tego, że kawa musi być z serduszkiem, albo musi być z misiem narysowanym końcówką termometra. No przecież to wszystko jest bez sensu, albo też do kawy podaje się jakieś filiżanki na talerzykach z łyżeczkami i szklaneczką wody. No jakby rozumiem, że można być jakimś smakoszem i lubić te wszystkie atrybuty i jakąś elegancję, która jest w nie wpisana, ale no myślę, że jednak bardziej uczciwe byłoby picie kawy w domu albo robienie jej sobie samemu.
Przy czym bym tutaj też wrócił trochę do kwestii miejskich. To jest kawiarnia w dobrej dzielnicy, prawda? A przynajmniej lepszej niż Grochów. No tak. I tak oczywiście ujmując w cudzysłowie te kategorie, bo tutaj znów trochę piję do tej peryferyjności, która jest peryferyjnością miejsc, ale też jest w ogóle taką peryferyjnością myślenia o świecie. Tak bym to określił, takim nastawieniem właśnie z perspektywy tych niepotrzebnych rzeczy, z tych zdarzeń, które nie mają znaczenia, z tych słów, które gdzieś są zasłyszane przypadkiem, czy rzucone przez babę w tramwaju. Zamiast z perspektywy tego centrum, które porządkuje i racjonalizuje. No, może są jakieś różnice w tym, jak funkcjonuje centrum, a jak dzielnice, które się od niego oddalają, ale tak naprawdę to chyba trudno jest też wyodrębnić takie jedno spójne centrum miasta, bo wydaje mi się, że tych centrum, nie wiem, centrum jest bardzo wiele. I może są osoby, dla których centrum Warszawy jest Grochów i które nie przemieszczają się na tę drugą stronę Wisły, która jest jakąś mityczną krainą innego świata. I może jest tak, że każdy tak naprawdę ma inaczej, każdy ma swoje centrum, więc te różnice są takie znowu względne. Nie wiem, czy nie za krótko odpowiadam na pytanie, ale jakoś nie mam takiej sprawy w mówieniu jakichś długich, na takich rozwiniętych i wielowątkowych rzeczy. Ja myślę, że też krótko, ale treściwo. Mam Mamy nadzieję. pytanie, mamy Właśnie widzę pytanie. tutaj kątem oka to pytanie o pracę marzeń. Tak. I no, kiedy sobie o tym pomyślałam, kiedy zobaczyłam to pytanie, to pomyślałam, że może stolarstwo, albo właśnie robienie takich rzeczy, które są zauważalne, widoczne i bardzo konkretne, i które czemuś służą, i, no i które są taką widoczną pracą, że się je zrobi i jest to zrobione, i do czegoś się przydaje. I wkłada się w to jakiś taki wysiłek płynący z ciała, ale niekoniecznie z jakiegoś myślenia i dostosowywania się do reguł. No, jakieś takie proste bardzo rzeczy. To trochę w tym wątku jeszcze pozostając, chciałem jeszcze zapytać Cię o te przestrzenie domu i o czynności domowe, ponieważ z jednej strony uderzyła mnie taka bierność, jako też pewna strategia oporu wobec tego systemu, tego porządku świata opartego właśnie na tym ciągłej cyrkulacji przedmiotów, wytwarzaniu, produkowaniu, pracy i tak dalej. Bierność, która polega na tym, że można spać przez wiele dni albo leżeć na podłodze z psem, albo przez cały dzień zbierać się, żeby zrobić śniadanie. Ale później sobie pomyślałem, że bierność to jest trochę złe słowo, bo to leżenie i spanie jest niesamowicie aktywne w twoim wykonaniu. Że chodzi o to, że wtedy jakoś produkują mi się myśli, tak? Produkują to jest podejrzane słowo. Nie powiedziałbym, ale że to jest takie bardzo czynne czy twórcze
leżenie, fantazjowanie, nic nie robienie. Bo chyba tak jest, że żeby wyobraźnia się jakoś uruchomiła, to ona potrzebuje przestrzeni i nie można sobie wtedy zajmować umysłu, nie wiem, wybieraniem płynu, którym umyjemy naczynia i robieniem jakichś takich zwykłych rzeczy, tylko no nie wiem, to wymaga jakiegoś miejsca, takiego w głowie, zwolnienia tego miejsca, żeby coś się mogło wydarzyć w środku. Ja na przykład potrzebuję bardzo dużo wolnego czasu i bardzo dbam o to, żeby mieć dużo wolnego czasu. I żeby pozwalać sobie na takie dni, kiedy właściwie nic nie robię, bo wiem, że jakoś jest mi to potrzebne i że później mogę coś napisać albo mogę coś zrobić, bo już mam to jakoś ułożone wewnętrznie. No wręcz duże partie twojej książki są taką apologią bezrobocia. I też się na tym zastanawiałem, czy trochę to nie jest w takim stylu... Że chwalę to, co mam, bo nie mogę mieć nic innego. Trochę tak, ale nie, czy to nie jest... Tak, takie wynoszenie, robienie pewnej cnoty z tego, co jest koniecznością, ale też później pomyślałem o tym, że te fragmenty o bezrobociu znowu dotyczą takiej pewnej pasywności na rynku pracy, to są strasznie brzydkie słowa, które znów można właśnie spojrzeć na nie jako na pewne strategie oporu wobec tych bezsensownych prac, które się wykonuje i które niczego ze sobą nie niosą. No właśnie ja spędziłam naprawdę mnóstwo czasu na szukanie idealnej pracy, którą mogłabym wykonywać i robić to z jakimś przekonaniem i przyjemnością, ale bardzo szybko się zużywałam w każdym z tych miejsc i jakoś zaczynałam czuć, że to mnie jakoś tak niszczy i przygnębia i po prostu sprawia, że zostaję zupełnie bez sił do życia i już zupełnie nic mi się nie chce, jak wracam z tej pracy. Więc jakoś nie mogłam odkryć tego idealnego miejsca, w którym chciałabym i mogłabym pracować. No i dla mnie jest to też dodatkowo trudne, pewnie z tego powodu, że jestem osobą z diagnozą spektrum autyzmu i nie rozumiem wielu takich reguł społecznych, zwłaszcza tych niepisanych, albo reguł, których nikt nie przestrzega, chociaż są rzekomo obowiązujące. No jakoś w ogóle jest mi się trudno odnaleźć w tych systemach i jakichś zależnościach. Szukałem... Albo w sytuacjach towarzyskich. Szukałem właśnie tego fragmentu, w którym wymieniasz wszystkie rzeczy, które robiłaś, ale... On jest chyba na końcu, to jest ten rozdział CV. Ja go napisałam... kiedy aplikowałam do pracy w krytyce politycznej, która mnie nie przyjęła i po prostu nie chciałam, żeby to CV mi się zmarnowało. Tak, to nie wiem, czy miałabyś ochotę przeczytać. Mogę przeczytać. Ponieważ jest to naprawdę imponujące CV. Z takim zastrzeżeniem, że to jest niepełne, że tych prac było jeszcze znacznie, znacznie więcej. Jestem człowiekiem ze wsi, z genami ludzi budujących domy, obsługujących zwierzęta i uprawiających pole. Zaczęłam zarabiać w wieku 6 lat, kiedy pomagałam ojcu przy miodobraniach i przygotowywaniu pszczeli chramek, a później na chodzeniu po wsi nart i sprzedawaniu miodu. Miewałam różne zajęcia. Między maturami sadziłam kwiaty na skwerze w Garwolinie za 8 zł na godzinę, żeby wyprowadzić się z domu. I sklejałam na linii produkcyjnej kartonowe pudełka, 6 zł na godzinę.
Później statystowałam w paradokumentach, sprzedawałam kanapki z szynką na SWPS, zatrudniłam się w kiosku ruchu, prowadziłam warsztaty z ceramiki, przygotowywałam scenografię do projektu Spacerów po Warszawie przyszłości, występowałam na slamach, zajmowałam się umierającymi psami bogatych ludzi, gotowałam na koszernych żydowskich stypach, szyłam poszewki na poduszki, robiłam kawę, pracowałam w księgarni. Pytałam ludzi w Arkadii, czy mają ochotę na chwilę przyjemności z kawą z ekspresu na kapsułki. Sprzedawałam prenumeraty czasopism medycznych lekarzom przez telefon, sprawdzałam bilety w kinie, robiłam inwentaryzację w centrach handlowych nocą, składałam bukiety ślubne, pozowałam do aktów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i nie tylko. Sprzedawałam kreatywne zabawki, robiłam drinki na smutnych imprezach, rozdawałam ulotki, robiłam transkrypcje wywiadów, pracowałam przez jeden dzień w sklepie stragan ezoteryczny jako młodsza czarownica, zajmowałam się na budowie renowacją sztukaterii z rusztowania, oprowadzałam grupy po wystawie największych w Polsce budowli z klocków Lego, wpuszczałam na wystawę do Muzeum Dołków dla Lalek, zajmowałam się końmi, pisałam za pieniądze prace zaliczeniowe studentom, byłam ankieterką, kreatywną florystką, a nawet instruktorką wspinaczki w Parku Linowym Radocha. Mogłabym pewnie jeszcze coś do tej listy dodać. Teraz chciałabym jednak przede wszystkim pisać. To nie wszystko. Jeszcze teraz mi się przypomina, że wystąpiłam też w reklamie serwisu Oto Dom, w którym z moim psem tańczy ze szczęścia. Albo w programie telewizyjnym Jacyków w twojej szafie, w którym mówię, że chciałabym, żeby Tomek Jacyków uporządkował moją garderobę. No dużo, dużo rzeczy. Był taki moment, kiedy aplikowałam na wszystkie oferty pracy w kategorii inne na Gumtree. I po prostu dawałam im szansę, bo myślałam, że no dobra, może nie brzmi to dobrze, ale chociaż spróbuję. Powiedz mi, czy się mylę, bo tutaj też ten opis tych prac jest dla mnie idealnie przystający też do właśnie tego syzyfowego, strasznie trudne słowo, dzieła zbierania tych wszystkich drobiazgów, doświadczeń, które się rozgrywają w codzienności i są niezauważane, przeoczane, zapominane. No właśnie kiedyś myślałam, że potrzebuję spróbować pracy wszędzie, bo to przyda mi się do pisania. I bardzo długo tak myślałam i jakoś zmuszałam się do tego, żeby pójść gdzieś pracować chociaż przez jeden dzień, a później najwyżej zrezygnować. Ale jakoś z czasem zauważyłam, że rośnie we mnie takie zmęczenie tymi wszystkimi pracami. Że im więcej ich jest, tym jakoś robi się to cięższe do uniesienia. I tak naprawdę później musiałam już wymyślić takie fikcyjne CV, w którym nie mam żadnego wykształcenia i żadnych napoczętych kierunków studiów, których chciałam doświadczyć, żeby zebrać doświadczenie, bo już później nikt nie chciał mnie przyjmować z tego powodu, że miałam zbyt wiele doświadczeń, które na początku były cenione i uważane za imponujące. No, porozmawiamy jeszcze o zmarłych, trochę zmieniając temat od pracy, a może właśnie też nie bardzo zmieniając, no bo zmarli są też świetnie dzięki temu, że oni nie są produktywni, prawda, że oni właśnie są poza tymi regułami, które zmuszają do pracy. To prawda. Poza wszystkimi regułami. I może dzięki temu, że nie istnieją, może nieistnienie jest jakimś sposobem na życie. Jednak, nie wiem. No, nie istnieją, ale z drugiej strony mam wrażenie, że tak jak próbowałem sobie wypisać takie kategorie, zawahałem się, czy użyć słowa podmiotów, bo to jest mocne słowo, ale może...
jakichś osób, tożsamości, które otaczają cię też jako pewna znów odpowiedź na to, co w tych warunkach, które nie są może wprost przez ciebie tak wskazywane, ale jednak pojawiają się, czyli właśnie w warunkach męczącej, wycieńczającej pracy, w warunkach tej nieprzyjaznej przestrzeni wokół, w warunkach bycia ocenianą, o czym też już opowiadałaś, czy w warunkach no, konieczności zarabiania pieniędzy na utrzymanie i tak dalej, to że trochę się zapętliłem, ale zaraz z tego wyjdę. Trochę pustostany są takim katalogiem tego wszystkiego, co jest przeciwko temu. Co jest przeciwko temu, co ma być praktyczne, wymierne, użyteczne i funkcjonalne i możliwe do wyceny i skategoryzowania. No i zmarli spełniają wszystkie te punkty, to znaczy oni są tutaj właściwie takimi całkowitymi kontestatorami. Mhm. Jakimiś ideałami. Może i tak. Może to jest książka o jakiejś inności i zmarli są czymś zupełnie takim z drugiego bieguna przeciwnym do nas samych. Bo właściwie źle powiedziałem, nie? Że wszystkimi wadami i zaletami. Źle powiedziałem, że są kontestatorami, bo oni nawet kontestatorami też nie są. Że jakby tak, bo to byłoby pozostawanie w tej logice. Prawda? Takie inne rodzaje bytów, które też tutaj jakoś ci towarzyszą, to są zwierzęta. I to są kwiaty. Trochę tak. Jako też to, co z tej logiki się wyłamuje. No i kwiaty wyłamują się też trochę z takiego porządku rzeczy i przedmiotów, bo jednak no przyjmuję tę perspektywę, że one żyją i walczą o przetrwanie. Więc na pewno kwiaty nie są rzeczami w tej książce. No, zwłaszcza, że potrafią żyć wiele lat po tym, kiedy wszyscy mieszkańcy umarli na raka. Kiedy właściciele umierają. No, są w sumie trochę jak zwierzęta. No, a właśnie trochę jak zmarli, to znaczy te kwiaty w pustych mieszkaniach, które mimo to żyją. Mhm. Nie? No, jakby też są tak... Znaczy nie wiem, no to powinienem o to zapytać bardziej niż nie, ale czy one trochę tak nie funkcjonują jako właśnie też coś, co bardziej trwa niż funkcjonuje? Pewnie tak. Zastanawiam się, czy rośliny jakoś funkcjonują, chociaż... No może też mają jakieś swoje zadania i są do pewnego momentu ozdobą domu albo jakimiś producentami tlenu, ale chyba bardziej są takim czystym życiem odartym z tych wszystkich atrybutów i powinności. No właściwie jako ozdoby to u ciebie się nie pojawiają. No może zmarli kiedyś w przyszłości, nabyli je z taką myślą. Mm. Może jest jakiś wątek ich prehistorii. Czyli mamy zmarłych, mamy rośliny, a jeszcze powiedzmy trochę o zwierzętach, to znaczy o tym, w jaki sposób też opowiadasz w tej książce
bardzo taką intymną relację z twoim psem. Tylko że w książce on jest przedstawiony jako czarny pudel. Też właściwie ten rozdział wypadł z książki. Ale była tam jeszcze taka historia o pieskach, które ludzie zostawiają w oknie życia i ja zabieram z tego okna życia czarnego pudla i później on ze mną mieszka. No i ta historia później weszła do audiobooka Puste Stanów jako taki dodatek. I no i tak, trochę nadaje zwierzętom taki status równorzędny z bohaterami rozumianymi jako osoby, że one też mają w sobie jakąś sprawczość. No zwłaszcza te psy pozostawione przez panią, która jedzie do Moskwy. Tak. To w ogóle też była prawdziwa historia i ja do dzisiaj nie rozumiem. Jakby nie wiem, co tam się tak naprawdę wydarzyło, że o pierwszej w nocy zadzwonił do mnie telefon i jakaś pani powiedziała, że znalazła mój numer telefonu w internecie i możliwe, że tak było, bo zgłaszałam się do każdej możliwej pracy i powiedziała, że chce mi zostawić swoje psy i później ja czekałam na nią pod drzwiami do mieszkania, a ona nigdy nie przyjechała i przestała odbierać telefon. Więc nie wiem, raczej nie był to żaden kawał, bo podała mi bardzo dużo szczegółów na temat tych psów. No i nie wiem, co się tak naprawdę zadziało. Ale ze wszystkim, z czym jakoś nie umiem przejść do porządku dziennego i nie wiem, co z tym zrobić, ani nie wiem, co o tym myśleć, to zaczynam o tym myśleć, że to jest dobre do książki. I jakoś w ten sposób pozwalam się tym historiom nie zmarnować. Mm-hmm. No właśnie, bo trochę te historie mają też taki status jak zmarli, to znaczy są nie do końca tu, ani nie do końca tam. To też jest dla mnie ważny wątek, że to jest książka, która mówi o tym, w jakim stopniu my żyjemy też we własnej wyobraźni. Przez co nie mam na myśli jakiegoś takiego kompletnego fantazjowania, tylko jak cała nasza rzeczywistość zbudowana jest z tego, co sobie wyobrażamy. I mam poczucie, że bardzo dobrze to pokazujesz właśnie na przykładzie tego, co można zobaczyć, chociażby patrząc przez okno na ulicę. Mhm. I w ogóle jeszcze w kontekście wyobraźni przypomina mi się to, że wiele osób mówi o tej książce, że widzi w niej realizm magiczny. A tak naprawdę to jest realizm. To są rzeczy, które się wydarzają i po prostu takie, z którymi nie wiadomo, co zrobić. I które wydają się zbyt nieprawdopodobne, żeby mogły mieć miejsce. Mm-hmm. Tak. Dlatego chciałem się też zastrzec, że nie chodzi mi jakieś takie. Że mówiąc o wyobraźni, nie mam na myśli tego, że jest to takie bujanie w obłokach, tylko bardziej, że jest to jak. Jakiś zbiór wyobrażeń jako takiego postrzegania czegoś. Mm-hmm. No postrzegania, ale też właśnie no, stwarzania rzeczywistości wokół siebie, bo ty pokazujesz, że właśnie możesz zebrać to całe badziewie z Grochowa i stworzyć z tego opowieść. Ale dlaczego badziewie? Tam jest też mnóstwo piękna. I smutku, i w ogóle wszystkiego, jakiejś historii, która została gdzieś zgubiona. No jest tak naprawdę wszystko, nie tylko badziewie. Jakoś broniłabym tych wszystkich, nawet brzydkich rzeczy. Nie, no nie chciałem ich, nazywając je badziewiem, jakoś ich dyskredytować. Bardziej chodziło mi o ich status, jako tego, z czego wydawałoby się, że tworzenie nie jest łatwe, że do tworzenia potrzebujemy jakichś solidnych materiałów.
prawda? Do pisania potrzebujemy jakiejś poukładanej, przemyślanej narracji, a pokazujesz, że można to utkać z takich fragmentów, strzępów i z tego, co się gdzieś właśnie trochę zobaczy, a trochę dosztukuje. Czyli z takich małych rzeczy. No chyba one jakoś w przewadze stwarzają świat. Tak mi się wydaje, że jakieś wielkie wydarzenia i wielkie doniosłe rzeczy są mniejszością. Może trochę nadreprezentowaną mniejszością w literaturze. Ja mam przecież w ogóle cię strasznie zagadałem, ale jeżeli Państwo chcieliby zadać jakieś pytania, to zapraszamy jeszcze na ostatnie minuty. A ja sobie pozwolę w takim razie jeszcze pociągnąć ten wątek, bo wydaje mi się, że właśnie ta przestrzeń miasta jest szczególnie taką zbieraniną tego, że o czym mówisz, że tutaj te historie, te gesty, te słowa, które gdzieś ludzie mówią i które gdzieś zawisają w powietrzu, że tutaj to się bardzo gromadzi i przeplata. Tak, jest bardzo dużo treści, która jest jakoś wszechogarniająca. I jest tak, że jakoś nawet nie da się przyswoić wszystkiego naraz, bo tego jest za dużo i zauważamy tylko jakieś fragmenty z całego miasta i każdy trochę coś innego. A z woli? A bo musimy rozmawiać o woli. Żeby chciałem tak z tym płynnie poczekać, dotrzeć do finału, żeby rozmawiając trochę o tych realiach grochowskich, bo tak jak powiedziałeś, to są realia. Nie, żeby też trochę na koniec tutaj się osadzić w Wolskim Centrum Kultury. To może zacznę od tego, że formalnie mieszkam na Woli, ale to jest taka bliska Wola. Także nie znam bardzo dobrze całej dzielnicy i znam tylko jakieś fragmenty. A jakoś częściej, mimo wszystko, ostatnimi czasy jestem w Śródmieściu, czy w okolicach Muranowa, czy Mirowa. Ale pamiętam, że jak przeprowadzałam się na Wolę, to moi znajomi pocieszali mnie i mówili, żebym się nie martwiła, bo zrobimy tutaj nowe grochów. I to się chyba dzieje, że nadal mam to samo podejście do swojej okolicy, co na tej prawobrzeżnej Warszawie. I to jest trochę takie podejście, że traktuję moją dzielnicę czy najbliższą okolicę jako takie przedłużenie mojego domu. Jest mi bardzo łatwo tak podchodzić do miasta i do miejsc, w których mieszkam, zwłaszcza kiedy mieszkam na parterze i po prostu to miasto jakoś wlewa mi się do środka w takiej niezmienionej perspektywie i bardzo mało mnie dzieli od tego, co jest zewnętrzne z perspektywy mieszkania. No i chodzę sobie po tej Woli, jakoś staram się ją przyswoić. I w nowej książce będzie troszkę o Woli, bo będzie o takiej mojej najbliższej okolicy, o moim podwórku i o jakichś takich ulubionych miejscach. Chociaż jak skończyłam ją pisać, to zaczęły mi się przypominać różne rzeczy, o których zapomniałam napisać i jak miałam z tego powodu poczucie winy. No ale jest tyle, ile do mnie przyszło. Z
z tym moim pytaniem o wolę wiązało się też to, że to no już trochę to temu zaprzeczyłaś, mówiąc, że bywasz też dużo w Śródmieściu, bo z Pustostanów miałem takie wrażenie, że jednak właśnie bardzo, że Śródmieście jest bardzo to omijane przez siebie w tej książce, że właśnie jak się pojawiają jakieś miejsca, to jest to może jeszcze gdzieś Praga południe, ale raczej tamten brzeg, a do centrum się nie zapuszczasz. Kawiarnia jest na Ochocie. No tak, a to właśnie jako takie złe miejsce wyzysku i pracy, nie? Która drenuje. No bo może jak się mieszka daleko od Śródmieścia, to ono się wydaje takie nieprzyjazne. I może się wtedy wydawać, że tam się jeździ tylko po to, żeby pracować w jakichś wielkich biurowcach ze szklanymi windami, zarabiać tam dużo pieniędzy, a później wracać na jakieś peryferie. A kiedy jestem blisko Śródmieścia, to widzę, że wcale tak nie jest i że spotykałam ciągle te same osoby, które też tam mieszkają, jednak są tam mieszkańcy. No jakoś nie jest to już dla mnie takie mityczne i odległe miejsce, tylko jakoś je też przyswoiłam po prostu przez obecność. Mamy pytanie od radiosłuchaczki. Możesz zdradzić któreś z ulubionych miejsc na Woli? No właśnie pierwsze, które przychodzi mi teraz do głowy, to jest... Wolskie Centrum Kultury. To nie było pierwsze, które mi przyszło do głowy, ale oczywiście tak. W Wolskim Centrum Kultury jakoś udało mi się tu już trafić dawno temu, jeszcze przed pandemią, na taką wspaniałą wystawę z takim zaciemnionym zasłoną, pokojem, w którym były mówiące ściany. I byłam tutaj w ramach jednych z wielu studiów, które próbowałam zacząć i nigdy nie skończyłam, czyli w ramach animacji kultury w IKAP-ie. No i teraz jak szłam tutaj do tego miejsca, spotkałam jakąś panią, która na mój widok powiedziała: o, pani Tygrys! I jeszcze to mi się kojarzy z Muzeum Woli od teraz. Ale pierwszym miejscem, które jakoś do mnie przyszło, kiedy pomyślałam o tych ulubionych miejscach, no są te, które są jakoś najbliżej mojego domu i te, do których najczęściej chodzę. Jest to sklep o nazwie Delikatesy Doroty, który uważam za wspaniałe miejsce, bo po prostu czuję się tam jak u siebie. I jeszcze z głośników jest nadawany przez megafon jakiś taki komunikat: witamy w sklepach Doroty. I uważam, że to jest bardzo zabawne, że to jest taki mój najbliższy spożywczy. I pracuje tam dużo pani z Ukrainy, które trochę też przełamują te urzędowe formuły polecania produktów i jakoś próbują to opanować, ale widać, że też jeszcze jest takie nie ich. I na przykład mówią: polecam jeszcze, jak to się nazywa? Także same jakoś nie znają dobrze tych produktów i, no i zawsze kupuję to, co polecają. I wczoraj polecałam znajomym Zakład Krawiecki, który jest na ulicy Siennej i pracuje tam pani, która podobno jest cudotwórczynią. Ja byłam u niej tylko raz i naprawiła mi za darmo maszynę do szycia. No i ona jest wspaniała i siedzi tam czasami do pierwszej w nocy, że jeszcze po północy pali się światło i ma nad stołem taką tabliczkę z informacją, że pracuje po to, żeby jej koty nie musiały chodzić do pracy czy coś takiego. Obok był do niedawna sklep, w którym taka pani sama piekła ciasta, które sprzedawała. A jak zaczęła się pandemia, to wywieszała w oknie modlitwy, takie na takich dużych kartkach A4 i pisała takie wiersze, jakieś życzenia zdrowia dla wszystkich klientów. No ale ten sklep został właściwie niedawno zlikwidowany, więc już go nie ma. O, bardzo lubię bar Mleczny Śmietanka Towarzyska. Właściwie lubię takie miejsca, które są trochę takie kontrkulturowe, bo Śmietanka Towarzyska jest chyba też takim najbardziej przyjaznym i takim wyłamującym się
z tych urzędowych formuł i jakichś schematów miejscem, takim, w którym zawsze zamawiam pierogi ruskie z cebulą. I jak zdarza się, że tych pierogów ruskich nie ma, to widzę, że tym paniom jest tak naprawdę przykro, że nie mogą mnie nimi nakarmić i jakoś widzę to po nich, że jest im smutno. Lubię biblioteki na Woli, bo ostatnio odkryłam to, że można w nich wypożyczać gazety i jakoś jest to bardzo spoko pomysł, bo kiedy nieczynne są kawiarnie i nie można w nich zamówić kawy i przeczytać wszystkiego, to, no to biblioteka jest takim dobrym sposobem na to, żeby nie musieć zarabiać pieniędzy po to, żeby kupować gazety, tylko można przyjść tam z psem i je czytać. A lubię jeszcze miejsca, które są zupełnie na moim podwórku i jest to taka kawiarnia, która działa w okienku i jakby nie ma tam żadnego lokalu, tylko zamawia się kawę i kwiaty przez okno. Bardzo lubię stolarnię, bo ładnie tam pachnie i jakoś... No i w sumie często z niej korzystam, bo znajduję dużo mebli na śmietnikach, więc jakoś czasami potrzebuję przerobić albo coś z nimi zrobić. No i nie wiem, jeszcze pewnie coś mi się przypomni, ale ja bardzo lubię takie lokalne miejsca. O wiem, lubię jeszcze taką indyjską knajpę przy Jana Pawła z takim panem, który zawsze jak przychodzę i jak mnie widzi, to wychodzi przed tą kawiarnię i pyta mnie o to, jak się ma mój pies i co słychać mojego kota i zawsze jest taki uśmiechnięty. I czasami jak są niedzielę bez handlu, to przychodzę do niego i pytam, czy mogę pożyczyć czosnek albo coś innego i on zawsze się bardzo chętnie ze mną dzieli. Lubię cuchlandy na Jana Pawła. To jest chyba jeszcze Wola. No i one są bardzo, bardzo takie obfite w różne ciekawe rzeczy. Niedawno udało mi się w jednym z nich znaleźć koc w muminki. Więc bardzo dobry łup. No i nie wiem, może na tym się zatrzymam. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że używasz dużo słowa dom i w ogóle to jak na samym początku tej książki napisałaś, czym jest dom, to jest rewelacyjne. To znaczy mój dom, czyli po prostu ten, w którym mieszkam. Myślę, że to też w takim jednym zdaniu, czy to nawet nie jest, to jest tylko część zdania, rozmontowuje właśnie nie też taką wyobrażeniową konstrukcję, na której się nadbudowuje pewien porządek. Bo to trochę kazała mi zmienić redakcję, bo oni powiedzieli, że jak mówię mój dom, to brzmi tak, jakbym była właścicielką. A prawda jest taka, że ja trochę tak się czuję, bo jeśli wynajmuję od kogoś mieszkanie w jakimś budynku, no to cały ten budynek jest miejscem, w którym codziennie jestem obecna i w którym znam wszystkie klamki, wszystkie kolory drzwi. Jakoś czuję się zrośnięta bardzo z miejscami. No tak, ale to właśnie totalnie od razu rozbija to takie dom to jest taki ideologię własności. I ogrodzony płotem na 2 metry i ze spuszczonym psem i tablicą uwaga, zły pies. No właśnie dla mnie jakoś niekoniecznie. Że to może być tak naprawdę wszystko, ale najlepiej, żeby to była kamienica. I żeby miała tak ponad 140 lat i takie metrowe ściany, to wtedy jakby jest to najpełniejsza definicja domu. Nie chcę pytać, czy współlokatorzy tej kamienicy na Woli jeszcze żyją, czy już zmarli na raka. Jeszcze żyją, chociaż niektórzy umierają i jakoś zawsze to bardzo przeżywam, nawet jeśli ich nie znam. I też jakoś od razu włączam ich do jakiegoś tekstu i oni się tam pojawiają, bo jest mi szkoda tego, że mogą bezpowrotnie zniknąć. No i mam też jakiś taki zestaw ulubionych sąsiadów,
I w ogóle sąsiedzi zajmują jakieś takie honorowe miejsce w moim sercu. Że czuję się z nimi tak związany jakimiś więzami, takimi niewidzialnymi. Trochę jakbyśmy byli rodziną, chociaż wcale nie musimy być. I nawet lepiej. No i po prostu, nie wiem, myślę o nich z jakimś, nie wiem, z ciepłymi uczuciami. Bardzo też się przywiązuję do wszystkich osób, które wychodzą na moje podwórko i palą pod moim oknem papierosy, bo zawsze podsłuchuję, o czym rozmawiają, czy jest jakoś włączona do tego ich życia i dopuszczona do niego. No i teraz, to znaczy teraz nie, ale w moim sąsiedztwie znajduje się szkoła, która no chwilowo nie działa, ale był taki moment, kiedy były próbne matury, chyba jakoś w zeszłym tygodniu albo w tym. No i strasznie się ucieszyłam, bo te dzieci ze szkoły znowu przyszły pod moje okno i komentowały te egzaminy. No jakoś to mi dopełniło przestrzeń, że mi znowu są. I moja dziewczyna strasznie jakoś się złości, jak ktoś stoi pod naszymi oknami i zawsze zamyka okno, żeby jakoś się od tego odłączyć. A ja mam tak, że jakoś jest mi dobrze z tym, że jestem współuczestniczką wszystkich rozmów prowadzonych na zewnątrz. No właśnie, więc jeżeli Państwo są zainteresowani antropologią lokalności, etnografią miasta, to pustostany są dokładnie o tym. Tylko są taką książką bardzo zanurzoną w tym świecie. Nie mamy więcej pytań. Czas już późny. Bardzo Państwu dziękujemy. Bardzo dziękujemy naszej gościni za rozmowę i spotkanie. I zapraszamy też od razu na następne spotkanie 21 kwietnia. Tym razem gościnią będzie Barbara Lewenstein i porozmawiamy o miejskich aktywizmach, więc tematyka lokalna, sąsiedzka będzie wciąż z nami, choć znów z trochę innej perspektywy. Ja też dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkie osoby, które zostały z nami do końca, bo osobiście moja wytrzymałość w takim oglądaniu spotkań na Zoomie kończy się na jakichś 10 minutach i później już jestem jakoś zmęczona i się odłączam, zaczynam robić coś innego i czasami słucham w międzyczasie, ale no jest mi trudno skupiać tę uwagę, więc podziwiam Was. I mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Dziękujemy, do zobaczenia.